Cześć, tu Trashig Matt. Witam i zapraszam na kolejny odcinek historii na szybko, w którym omówimy pierwszą połowę rządów Mieszka II, Lamberta. Po śmierci Bolesława Chrobrego, rządy przejął jego starszy syn z małżeństwa z Emnildą, Mieszko. Zwyczajowo dokonywano podziału władzy pomiędzy synów, jednak Chrobry to właśnie w nim widział swego następcę. Przygotowywał go do tej roli, wysyłając Mieszka na misje dyplomatyczne, czy też powierzając mu dowodzenie nad wojskiem. Wskazuje na to także jego polityczny mariaż z Rychezą Lotaryńską, który był częścią postanowień pokoju w Budziszynie. Potrafił czytać i pisać, znał też łacinę i grekę, co było w tych czasach niezwykle rzadko spotykane. Mieszko II Lambert koronował się na króla tuż po śmierci ojca w roku 1025. Ponieważ uczynił to bez cesarskiej zgody, nowo wybrany król niemiecki Konrad II uznał to za afront. Był on jednak zajęty konsolidacją władzy, a także przygotowaniami do wyprawy do Włoch i nie mógł nic na to poradzić. Tuż potem z Polski zbiegli jego dwaj bracia, którzy mogliby mu potencjalnie zagrozić. Starszy, przyrodni brat Besprym zbiegł najprawdopodobniej na Ruś, a młodszy Otton do Niemiec. Nowy król miał więc pełnię władzy nad potężnym i rozległym państwem. Posiadał licznych zaprawionych w bojach wojów i dzięki swemu ojcu miał już doświadczenie polityczne i wojskowe. Jednak odziedziczone przez niego królestwo miało się wkrótce okazać kolosem na glinianych nogach, otoczonym przez licznych wrogów. Nowy król niemiecki Konrad II wyruszył w roku 1026 do Włoch, by koronować się na cesarza. Jego nieobecność postanowili wykorzystać niemieccy oponenci w postaci księcia Szwabii Ernesta II i księcia Górnej Lotaryngii Fryderyka II. Konspiratorzy zwrócili się do Mieszka o pomoc. Miał go do tego przekonać dar w postaci przysłanej przez księżną szwabską Matyldę księgi modlitewnej, która zawierała także jego podobiznę, a także dołączonego do tego daru listu wychwalającego jego monarsze cnoty. Na decyzji polskiego króla zaważył także fakt, że poprzez samowolną koronację tak czy inaczej był już w konflikcie z Konradem II. Tak więc obiecał buntownikom swe wsparcie i w roku 1027 rozpoczął przygotowania wojenne. Ale niestety jeszcze tego samego roku Konrad II powrócił do Niemiec z Włoch już jako nowo koronowany cesarz. Wasale Ernesta II odmówili walki przeciwko wojskom Konrada, wobec czego pozbawiony armii książę szwabski zmuszony był do kapitulacji. Mieszko II zakończył przygotowania wojenne dopiero w roku 1028. Jednak jego interwencja nadeszła zbyt późno, by odmienić losy tej skazanej na porażki rebelii. Niemniej najechał on na Saksonię, bezlitośnie ją łupiąc i biorąc do niewoli licznych jeńców. Wedle saskich kronikarzy po przejściu wojsk Mieszka w miejscu tym nie chciała rosnąć trawa. Rajd przebiegał także przez ziemię Wieletów, którzy obiecali cesarzowi wsparcie przeciwko Polsce. Konrad II ostatecznie stłumił bunt i w roku 1029 najechał w odwecie na Łużyce i Milsko. Atak zakończył się nieudanym oblężeniem Budziszyna, które Niemcy przerwali z powodu rosnącego zagrożenia ze strony Węgier, a także niepojawienia się obiecanych przez Wieletów posiłków. W roku 1030 Mieszko zawarł przeciwko cesarzowi sojusz z królem węgierskim Stefanem I. Wojska polskie raz jeszcze najechały na Saksonię, podczas gdy Węgrzy zaatakowali Bawarię, zajmując między innymi Wiedeń. Wobec zagrożenia ze strony polsko-węgierskiego sojuszu Konrad II postanowił postąpić podobnie do Mieszka i także spróbować dogadać się z jego wrogiem, a więc wielkim księciem kijowskim.
Pamiętający polską interwencję oraz utratę Grodów Czerwieńskich, Jarosław Mądry przystał na tą propozycję. I jeszcze w roku 1030 wojska ruskie zajęły przygraniczny gród Bełz. Na domiar złego w roku 1031 Konrad II zawarł pokój ze Stefanem I po przekazaniu Węgrom wschodniej części Karyntii. Pozbawił więc polskiego króla sojusznika i raz jeszcze najechał na Łużyce i Milsko. Tym razem wyprawa zakończyła się pełnym sukcesem i zajęciem tych ziem. Mieszko II był więc w niezwykle trudnej sytuacji. Poza zagrożeniem ze strony Niemiec i Rusi, katastrofalnie pogarszała się także sytuacja wewnętrzna. Utrzymanie drużyny, która była podstawą monarchii wojennej zbudowanej przez Bolesława Chrobrego, było niezwykle kosztowne. Wobec kolejnych klęsk i niemożności plądrowania obcych terytoriów, utrzymanie jej spadło na ludność państwa polskiego, co z kolei doprowadziło do rosnących niepokojów. Na domiar złego niepokoje te postanowili wykorzystać wygnani bracia króla, szukający stronników wśród niezadowolonych elit. Wobec rosnącego wewnętrznego i zewnętrznego zagrożenia, Mieszko II zmuszony był do pogodzenia się z porażką i zrzeczenia się podbitych przez ojca Łużyc i Milska na rzecz cesarstwa. Było już jednak za późno, by zatrzymać katastrofalną lawinę spadającą na jego państwo. Okej, także to tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne już wkrótce. A co do odcinków na temat innych części świata, to póki co się z nimi wstrzymam, tak abyśmy przynajmniej dojechali z historią Polski do rozbicia dzielnicowego.